Tak wyglądałem w styczniu tego roku. Teraz wyglądam tak. Na przestrzeni tych 10 lat to łącznie 140 kg z siebie zrzuciłem. To było 30-45, no i teraz około tych 60. No to jakby taki drugi potężny człowiek zniknął z tego świata. Bardzo dużo jadłem. Ja, kiedy już ważyłem ponad te 150 kg, no to wie pan, był obiad i pół godziny po obiedzie wjeżdżał jakiś batonik i pół godziny po batoniku już jakaś kanapka szła, prawda? W tym momencie moja waga waha się między 94 a 95 kg, a jeszcze w lutym praktycznie sięgała ona chyba około 160 kg. Staram się zmieniać te nawyki żywieniowe. Tu chodzi tutaj głównie o to, żeby ograniczyć te posiłki, te porcje, prawda? Nie podjadać między tymi posiłkami. Wprowadziłem dużo więcej na przykład warzyw, dużo więcej produktów wysokobiałkowych, typu, nie wiem, jakiś kurczak, indyk, produkty wysokobiałkowe pochodzenia roślinnego, typu rośliny strączkowe. I unikam też alkoholu, jakichś słodyczy, przekąsek typu fast food i tak dalej. No zwyczajnie, odżywiam się po prostu dużo zdrowiej. Chcę po prostu pokazać wszystkim, że da się to wszystko zrobić w krótkim czasie bez tego tak zwanego efektu jojo. Bo moim skromnym zdaniem taki efekt jojo, no to jest tylko i wyłącznie nasze lenistwo. Bo popełniamy jeden wielki błąd po redukcji dużej masy ciała, że rzucamy się na to jedzenie. Rzucamy się bez opamiętania i no niestety, no ja też tak miałem, więc no nie tędy droga po prostu. Ogólnie wszystko moim zdaniem zaczyna się od głowy, ponieważ tutaj trzeba sobie wszystko uporządkować. Jeżeli nastawimy się na cel, jeżeli będziemy dosyć zdeterminowani, to nie ma rzeczy niemożliwych. Ja nie dopuszczę się na pewno do takiego stanu, w jakim byłem te kilka miesięcy temu. Nie ma takiej możliwości.